Wystartowali, by uczcić pamięć oraz uhonorować żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym zorganizowano po raz szósty w kraju, a po raz drugi w Oleśnie. To jest bardzo fajny zwyczaj i ogólnie takie coś, że pamiętamy dalej o tych żołnierzach wszystkich. I ogólnie świetna atmosfera też, bo spotykamy się tutaj wszyscy, biegniemy razem. Walczyli za wolność, którą Polska utraciła po II wojnie światowej. Sprzeciwili się ustrojowi komunistycznemu i za to powinniśmy im dziękować. Chciałem uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Czuję się patriotą i myślę, że jest to ważne wydarzenie, że należy po prostu w jakiś sposób upamiętnić tych żołnierzy za to, że walczyli o wolną Polskę. W czasie komunizmu starali się dążyć do zmiany ustroju Polski, do polepszenia warunków życia Polaków. Walczyli dla kraju, dla nas i warto to kultywować. Oleski bieg wystartował major Wincenty Soliński o pseudonimie Stuk, który jest mieszkańcem Olesna i jednym z żołnierzy wyklętych z oddziału Babinicza. Żołnierze Babinicza działali w okręgu wieluńsko-częstochowskim. Siali panikę w lokalnych strukturach milicji i Urzędu Bezpieczeństwa swoimi brawurowymi akcjami. Za Niemca jeszcze jako chłopak 16-letni byłem zabrany do cegielni, do pracy, a że miałem rower, zawoziłem tam jakieś dokumenty, tam był ktoś taki, który czekał. Po Solidarności nastąpiło ta zmiana i uznali nas za kombatantów i dostałem już zaraz legitymację, że należałem do AK. No i tak my wstąpili do oddziału, no i oddział później tam już swoje robił, kiedy co było trzeba. Zostałem aresztowany, no i skazany został dwukrotnie na karę śmierci. No i złagodzenie kary zostało na 15 lat. No i z tego odsiedziałem 10 lat. W życiu tak sobie nie marzyłem nigdy o tym, że będę w jakiś sposób wyróżniony i brał udział w różnych jakichś masowych biegach sprzyjającym nam. Bardzo się cieszymy, że w tej edycji wziął udział jako gość honorowy pan major Wincenty Soliński. Jesteśmy mu ogromnie wdzięczni za to, że chciał się z nami tutaj spotkać. Młodzi mogli się spotkać właśnie z żołnierzem wyklętym. Człowiekiem, który tutaj w kilku słowach opowiedział o swojej historii. Trasa biegu przebiegała w leśnej scenerii siedmiu źródeł. Dystans nie był przypadkowy. Długość trasy nawiązuje do daty śmierci żołnierza wyklętego, który zginął z bronią w ręku w 1963 roku i dokładnie tyle ma ta trasa, bo to było wymierzane. Zainteresowanie biegiem było duże. Uczestnicy biegu otrzymali pakiet startowy, w skład którego wchodziła specjalna koszulka, medal i foldery. Mieszkańcy Olesna pokazali, że pamiętają o naszych bohaterach, którzy cenną krwią zapłacili za swoje przekonania.